Cześć, tutaj Gosia. Witam Was na medytacji pewności siebie z przepięknej indonezyjskiej wyspy Bali. To medytacja, która pozwoli nam odnaleźć ufność w stosunku do nas samych, jak i odwagę na realizację własnych celów, marzeń i ambicji. Tę praktykę zaczniemy w siadzie skrzyżnym bądź jakimkolwiek innym wygodnym dla nas siadzie. Możesz nawet siedzieć na krześle. Zwróć jednak uwagę, aby Twoje plecy były proste, a nogi i dłonie rozluźnione. Niech swobodnie odpoczywają. Intencją dzisiejszej praktyki jest odczucie niesamowicie potężnej energii, która drzemie w każdym z nas, a której być może na co dzień nie dostrzegamy. Tak Ciebie, mnie, jak i każdego człowieka spotykają rzeczy, na które nie mamy czasem wpływu. Rzeczy, które podcinają nam skrzydła, które nas zasmucają, martwią, bolą. Jednak jeśli będziemy stale myśleć o tych rzeczach, rozpamiętywać je i na nich się skupiać, będziemy również rozgoryczeni, zgaszeni i słabi. Jeśli pozwolimy tym rzeczom zawładnąć naszym umysłem, stracimy wiarę w siebie, a z braku wiary w siebie, we własne możliwości, nie urodzi się prawdziwa pewność siebie. To od nas zależy, jak będziemy się czuć. Sami o tym decydujemy. I dzisiaj również nie będzie inaczej. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Przez kolejne 25 minut będziemy skupiać się na budowaniu pewności siebie, takiej wychodzącej od nas, z naszego serca i umysłu. Bo to, czym karmisz swój umysł, o czym myślisz, jakie słowa do siebie wypowiadasz i w co wierzysz, staje się Twoją codziennością, Twoim życiem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, zamknij oczy i weź spokojny, głęboki oddech. Na początek zajmiemy się krótką obserwacją. Zaobserwuj swój oddech. Jak jest długi, jak głęboki, jak spokojny. Zwróć uwagę, jak długo trwa wdech, a jak długo trwa wydech. Czy któraś z tych faz oddechowych jest krótsza, płytsza? Czy może są podobne do siebie? Pozostań przez moment z tą obserwacją oddechu. Teraz zaobserwuj, jak się czuje Twoje ciało. Przeskanuj je. Czy jest jakaś część ciała, która pozostaje napięta? Jeśli tak, rozluźnij ją. Wydłuż kręgosłup, aby plecy się wyprostowały. A teraz rozluźnij ramiona. Rozluźnij mięśnie twarzy i oczy. Odnajdź swój spokojny oddech i pozostań z nim.
przynajmniej do końca tej medytacji. A teraz przypomnij sobie jakąś trudną i smutną dla Ciebie sytuację, która wydarzyła się jakiś czas temu. Coś, co mogło pozbawić Cię wiary we własne siły i możliwości. Może ktoś Cię skrytykował, może obraził, wyśmiał publicznie. Może stało się to, jak byłaś jeszcze dzieckiem, a może już w życiu dorosłym. Co pierwsze przychodzi Ci na myśl? Daj sobie chwilę, aby pobyć z tą sytuacją i z tym uczuciem. Jeśli będziesz wracać do tej medytacji, pamiętaj, że za każdym razem może to być nowa sytuacja, ale równie dobrze możesz powracać do tej samej, aż ją przerobisz i zrozumiesz. A teraz dostrzeż, kim jest osoba, która Cię skrzywdziła. Czy czujesz do niej urazę? Czy nadal bolą Cię jej słowa? Jednym z najtrudniejszych, a jednocześnie najważniejszych zadań jest przebaczyć tej osobie. Przebaczyć jej to, co nam zrobiła. To, co zrobiła sobie. Zwykle osoby, które najbardziej krzywdzą, mają najwięcej problemów ze sobą. Są nieszczęśliwe i pokrzywdzone. Spójrz na to z tej perspektywy. Jak myślisz, dlaczego ta osoba zachowała się do ciebie właśnie w ten sposób? Dlaczego to zrobiła? Dlaczego to powiedziała? Odnajdź w jej zachowaniu coś pozytywnego. Najpewniej zrobiła to, bo sama nie czuła się pewnie w stosunku do siebie. Była rozgoryczona i szukała osoby, na którą mogłaby przenieść swoje lęki i obawy. Tak naprawdę to należy jej współczuć. Z pewnością miała w sobie dużo strachu i niepokoju, które być może chowała pod maską śmiałości i arogancji. Jeśli nadal nosisz w sobie urazy do tej osoby, tak naprawdę krzywdzisz tym tylko siebie. To, czego najbardziej potrzebujesz w tej sytuacji, to przebaczyć sobie i tej osobie, abyś mogła w pełni odetchnąć całą piersią i zrzucić z siebie ciężar, jaki nosisz przez cały ten czas. Przebacz, a zobaczysz, że poczujesz się dużo lepiej. Wróć do obserwacji swojego ciała. Czy pojawiło się w nim jakieś nowe napięcie? Jeśli tak, rozluźnij je. Wróć do spokojnego oddechu. Zwróć teraz uwagę na swoją klatkę piersiową. Czy czujesz tam jakieś napięcie? Rozluźnij je. Zacznij oddychać głębiej, pełną piersią, wypuszczając całe powietrze z płuc na wydechu. Głęboki wdech i spokojny wydech, wypuszczamy całe powietrze z płuc. I jeszcze głęboki wdech i spokojny wydech.
I raz jeszcze głęboki wdech. I wydech. Jesteś w dobrym miejscu. Oddychaj spokojnie, nie zmieniając już niczego. Niech twój oddech pozostanie taki, jaki jest. Bo taki, jaki jest, jest idealny. Pewność siebie to tak naprawdę poczucie własnej godności i wartości. Kiedy znasz swoją wartość, nie boisz się nowych wyzwań i chętnie podejmujesz działania. Wiesz, kim jesteś, akceptujesz siebie i dobrze się ze sobą czujesz. Dlatego skup się teraz na obszarze serca. Skieruj tam całą swoją uwagę. Poczuj, jak bije dla ciebie. Wsłuchaj się w jego rytm. A teraz posłuchaj tego, co powiem i na razie nic z tym nie rób. Tylko słuchaj. Akceptuję wszystko, co w moim życiu teraz istnieje, i daję sobie z tym radę. Wiem też, że w każdym momencie mogę zmienić to, co mi już nie służy i stworzyć sobie taką rzeczywistość, w jakiej będę najbardziej szczęśliwa i spełniona. Wszystko, co dzieje się w moim życiu, jest po coś. Wszystko, co mnie spotyka, służy mojemu dobru, choć na początku może się wydawać, że jest inaczej. Wiem, że wszystko dzieje się po coś. Moim zadaniem jest zaufać wszechświatowi, Bogu, losowi czy innemu zjawisku, w które wierzę. Wiem, że jestem w dobrych rękach i mogę czuć się bezpieczna. Wszystko dzieje się po coś. Za chwilę powtórzę te słowa raz jeszcze, dużo wolniej. Wsłuchaj się w nie raz jeszcze i tym razem zapisz je wszystkie w swoim sercu, cały czas skupiając się na tym obszarze swojego cudownego ciała. Akceptuję wszystko, co w moim życiu teraz istnieje i daję sobie z tym radę. Wiem też, że w każdym momencie mogę zmienić to, co mi już nie służy i stworzyć sobie taką rzeczywistość, w jakiej będę najbardziej szczęśliwa i spełniona. Wszystko, co dzieje się w moim życiu, jest po coś. Wszystko, co mnie spotyka, służy mojemu dobru, choć na początku może się wydawać, że jest inaczej. Wiem, że wszystko dzieje się po coś. Moim zadaniem jest zaufać wszechświatowi, Bogu, losowi czy innemu zjawisku, w jakie wierzę. Wiem, że jestem w dobrych rękach i mogę czuć się bezpieczna. Wszystko dzieje się po coś. A teraz, abyśmy mogli utrwalić tę prawdę, powtórzę te słowa raz jeszcze. Tak, abyś mogła je po cichutku powtórzyć za mną, w swoim umyśle, raz jeszcze zapisując je w swoim sercu. Nie przejmuj się, jeśli czegoś nie zapamiętasz, nie usłyszysz bądź nie będziesz potrafiła powtórzyć. Twój umysł zapamięta to, co dla niego najważniejsze. Zaufaj temu. Akceptuję wszystko, co w moim życiu teraz istnieje.
i daję sobie z tym radę. Wiem też, że w każdym momencie mogę zmienić to, co mi już nie służy. Wiem, że mogę stworzyć sobie taką rzeczywistość, w jakiej będę najbardziej szczęśliwa i spełniona. Wszystko, co dzieje się w moim życiu, jest po coś. Wszystko, co mnie spotyka, służy mojemu dobru. Wiem, że wszystko dzieje się po coś. Moim zadaniem jest zaufać wszechświatowi, Bogu, losowi czy innemu zjawisku. Wybierz to, z czym najbardziej rezonujesz. I powtórz raz jeszcze. Moim zadaniem jest zaufać Wiem, że jestem w dobrych rękach i mogę czuć się bezpieczna. Wszystko dzieje się po coś. Zostań przez moment z uczuciami, które pojawiły się teraz w tobie. Daj sobie przyzwolenie na każdą emocję, jaka ogarnęła twoje ciało. A teraz posłuchaj mnie i weź sobie wszystko, co powiem, mocno do serca. Jesteś mądra. Jesteś wartościowa. Jesteś ważna. Nieistotne, czy teraz wierzysz w te słowa, czy nie. Ja wierzę, że tak właśnie jest. Każdy człowiek nosi w sobie pewną mądrość. Każdy człowiek ma w sobie ogromną wartość. Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, co robi, czym się zajmuje i jak wygląda, jest ważny. Ty również jesteś mądra, wartościowa i ważna. Uwierz w to, proszę, bo tak właśnie jest. Dlatego powtórz proszę za mną. Jestem mądra. Jestem wartościowa. Jestem ważna. Twoim zadaniem będzie powtórzyć sobie te trzy zdania każdego dnia, przynajmniej raz. Z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej zrobić to o poranku, tuż po przebudzeniu, oraz wieczorem, tuż przed zaśnięciem. Możesz również powtarzać sobie te słowa w ciągu dnia, w każdej sytuacji, w której potrzebujesz dodać sobie otuchy. Aby utrwalić ten przekaz, zostawię cię przez chwilę w tej medytacji i poproszę, abyś jak mantrę powtarzała sobie teraz te słowa. Jestem mądra. Jestem wartościowa. Jestem ważna.
Jestem mądra, jestem wartościowa, jestem ważna. Pięknie. Będziemy teraz pomalutku wychodzić z procesu medytacji, jednak słowa, które ostatnio wypowiadałaś, niech zostaną z tobą. Nie porzucaj ich. Skupiając się ponownie na oddechu, weź głębszy wdech i bardzo spokojny wydech. Zaobserwuj, co czujesz. Jak ta medytacja wpłynęła na twoje ciało? Jak ta medytacja wpłynęła na twój umysł? Zaobserwuj, jak się czujesz. Fizycznie i emocjonalnie. Zacznij pomalutku poruszać palcami u dłoni, obudź swoje ciało. Następnie połącz dłonie na wysokości serca i pochyl głowę w jego kierunku. Jesteś mądra, jesteś wartościowa, jesteś ważna. Namaste. Dziękuję wam pięknie za wspólną medytację. Liczę, że będziemy spotykać się częściej, bo każdy z nas zasługuje na to, aby czuć się dobrze z samym sobą. Każdy z nas jest ważny. Życzę wam pięknego dnia i zapraszam na kolejne wspólne praktyki. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa.